Jestem mamą dwójki kilkulatków w wieku przedszkolnym. Syn ma 3 lata, a córka 5. Chodzą razem do tego samego publicznego przedszkola. Zaczyna list mama przedszkolaków. Z opłat oprócz rady rodziców musimy dzieciom kupić oczywiście całą wyprawkę i zapłacić za wyżywienie, ale koszty są niższe niż w prywatnej placówce. Dotychczas opłaty miesięczne były takie, że spokojnie mogliśmy je uiszczać, a przy tym zapewnić dzieciom po przedszkolu jakieś dodatkowe zajęcia. Od tego roku jednak w grupie córki, czyli w 5-latkach, zaczęło się jakieś szastanie pieniędzmi na prawo i lewo. Okazało się, że raz na jakiś czas grupa będzie chodziła do kina na edukacyjne filmy i animacje. Dla przedszkola raz na jakiś czas oznacza wyjścia do kina praktycznie co tydzień. Może zamiast tych wyjść i wygodnego sadzania przedszkolaków przed ekranem, można by w inny sposób zapewnić dzieciom atrakcję. W każdym tygodniu płacę po 25 zł na kino. To miesięcznie dodatkowe 100 zł, które moglibyśmy spożytkować jakoś lepiej. Może nauczycielki mogłyby zorganizować dla dzieci jakieś zajęcia ruchowe lub sensoryczne? Czy wyglądam na taką, która śpi na pieniądzach? Gdybym je miała w nadmiarze, moje dzieci może chodziłyby do jakiegoś drogiego, prywatnego przedszkola, kończy wiadomość nasza czytelniczka.